Mój Kraków w Radiu Pogoda. Jak co roku Grechuta Festiwal odbywa się w dwóch miejscach już i ma różne swoje odsłony. Będzie w tym roku też letnia odsłona festiwalu z konkursem na interpretację piosenek z repertuaru Marka Grechuty, o czym opowiedzą dzisiejsi goście w programie. Opiekun artystyczna festiwalu, pani Danuta Grechuta. Dzień dobry. Dzień dobry. I prezes zarządu Fundacji Korowód imienia Marka Grechuty, Jakub Baran. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, drodzy państwo, proszę teraz wyjaśnić, jak to jest, bo festiwal jest i w Krakowie, i w Świnoujściu, a w tym roku w nieco innych odsłonach i ze zmianami. Tak, już tłumaczymy, od kilku lat, konkretnie chyba od 4, po tym jak miasto Świnoujście zwróciło się do pani Danuty Grechuty z propozycją ówcześnie nazwania amfiteatru w Świnoujściu imieniem Marka Grechuty, no to tak zaczęła się historia też Grechuta Festival. To znaczy po tym roku, w którym odbyła się uroczystość, bardzo uroczysta zresztą, nadania amfiteatrowi imienia Marka Grechuty, to później miasto Świnoujście stwierdziło, że skoro my od wielu lat, bo to już od 11 lat robimy Grechuta Festival w październiku, to jest znak pamięci Marka Grechuty. W październiku pan Marek Grechuta odszedł, był od nas w roku 2006, więc ten znak pamięci jest stąd w październiku. W Krakowie, a państwo, czyli włodarze miasta Świnoujście stwierdzili, że dobrze byłoby zrobić letnią odsłonę, no i pani Danuta stwierdziła, że to jest bardzo dobry pomysł. No i faktem jest, że zarówno my, jak i sądzę głównie organizatorzy, czyli miasto Świnoujście, jak i publiczność przede wszystkim, bo mamy czytelne sygnały przez cały rok, że ludzie na to czekają, wręcz umawiają się na wakacje, jadąc do Świnoujścia. No powstała letnia odsłona Grechuta Festival, bardzo bogata, dużo bogatsza niż w Krakowie, bo tam miasto Świnoujście rzeczywiście traktuje to bardzo prestiżowo i to, jak podejrzewamy, jest jeden z głównych teraz festiwali, czy takich dużych wydarzeń w Świnoujściu. No i bardzo nas to cieszy, ponieważ po pierwsze atmosfera przełomu lipca i sierpnia, no nie trzeba tłumaczyć nikomu, co to oznacza nad polskim morzem. Świnoujście bardzo piękne miasto jest. No i Marek Grechuta ze swoją historią, gdyż Marek Grechuta, przypomnijmy, był zwycięzcą wraz z zespołem Anawa jednej z pierwszych FAM. Czyli krótko mówiąc, wszystko nam się zgadza. No i stąd bardzo się cieszymy, że w tym roku po raz kolejny będziemy mogli współkreować ten zacny festiwal. A jeżeli chodzi o ten rok, to rzeczywiście jest on w jakimś sensie wyjątkowy, gdyż reaktywujemy razem z miastem Świnoujście konkurs na interpretację piosenek z repertuaru Marka Grechuty. Do tej pory w Krakowie odbyło się 6 takich konkursów, z tym, że musieliśmy zawiesić niestety bodaj w roku 2015, bo po prostu taki festiwal, no, to wszystko kosztuje, prawda? I to sporo. Nie mieliśmy wspomagania. Krótko mówiąc, mieliśmy, znaczy jakieś wspomaganie mamy, ale nie na takim poziomie, żebyśmy mogli wszystkie nasze pomysły realizować. No i musieliśmy w pewnym momencie zdecydować, czy robimy duży koncert, czyli galę finałową, czy robimy konkurs. No i musieliśmy się zdecydować, wybraliśmy, że jednak gala jest ważniejsza. No ale cały czas tęskniliśmy za konkursem, gdyż te 6 konkursów, które się odbyło do tej pory, no to był przypływ niesamowitej zdolnej młodzieży. Odkryliśmy bardzo dużo ciekawych wykonawców i zespołów, i solistów, którzy też dzięki temu, że zwyciężyli w czasie Grechuta Festival, bo to wiemy od nich, ich ścieżki artystyczne przyspieszyły i się wzbogaciły, więc to dla nas jest bardzo ważne. W związku z tym, kiedy w tym roku zastanawialiśmy się z miastem Świnoujście, jaki pomysł ma być też, żeby było coś świeżego, no to w sposób naturalny stwierdziliśmy, że reaktywacja konkursu jest bardzo dobrym pomysłem. Z tym, że ponieważ tutaj miasto Świnoujście ma jak najbardziej swoje prawa do tego, żeby współdecydować, więc zaproponowano nam, żebyśmy zrobili konkurs, ale dla solistów. No i pomyśleliśmy, że jest to ciekawa odmiana, dlatego że jeżeli chodzi o Kraków, to zawsze była formuła otwarta, czyli i zespoły, i soliści, kto się zgłaszał, ten i wyszedł z eliminacji, zwycięsko był w finale, tak to wyglądało.
Rozumiem, że o tym regulaminie i o tym jeszcze powiemy za chwilę. Pani Danuto, dla pani to jest pewnie radość, że znowu wraca konkurs. Co prawda nie w Krakowie, ale Świnoujście też dobre miasto. No tak, no Świnoujście w ogóle jest takim miastem, które wspominałam z dużym sentymentem, bo rzeczywiście Marek regularnie tam występował. FAMA, czyli Festiwal Artystycznej Młodzieży Akademickiej, który tam rokrocznie się odbywał, on kiedyś miał dużą rangę. To był właśnie ten festiwal w Świnoujściu, a teraz to się trochę zmieniło. I to, że możemy właśnie młodzieży dawać szansę i zainteresować piosenkami Marka Grechuty, to jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo mnie cieszy zawsze udział tych młodych ludzi, którzy zmagają się z piosenkami Marka, starają się to jak najlepiej zinterpretować. I rzeczywiście mieliśmy no, duże sukcesy na tym polu. Ci, którzy u nas wygrywali, są znaczącymi osobami w kulturze. Wiem, że dzięki temu festiwalowi i temu konkursowi ich kariera, że tak powiem, toczyła się zupełnie już inaczej. I to oni podkreślają, bo to jest ważne, że utrzymujemy kontakt z nimi, dlatego że kiedy ktoś wygrywa konkurs u nas, to oznacza, że był najlepszy. W związku z tym, w jakimś sensie chcemy go wykorzystać. W związku z tym, może to złe słowo wykorzystać, dlatego że wzajemnie się wspieramy. Zapraszamy, niejednokrotnie byli zaproszeni już na swoje takie autorskie recitale nasi zwycięzcy. No i kiedy rozmawiamy, to wyraźnie słychać, że kiedy wygrali Grechuta Festival, to troszeczkę im to przyspieszyło. Oczywiście tak naprawdę to jest tylko takie jednorazowe, bo później to od nich wszystko zależy, prawda? Bo przecież nie mogą cały czas interpretować piosenek Marka Grechuty. Tak, oni poszukują. Informacja w CV, że jestem laureatem tego konkursu, dużo robi i otwiera pewnie niejedne drzwi. To znaczy, ja to mówię dlatego, że oni mi to powiedzieli, więc jeżeli oni mi to powiedzieli, to znaczy, że tak jest, no bo przecież sami wiedzą, co im to dało, prawda? W związku z tym myślę, że dlatego tym bardziej zachęcamy młodych i niemłodych, bo u nas nie ma ograniczeń wiekowych, to jest ważne, czyli nie jest tak, także nie wiem, do 30 ktoś może wystartować, każdy może wystartować, kto czuje, że jest w stanie sprostać interpretacji piosenek z repertuaru Marka Grechuty, bo nie bójmy się tego słowa, to jedne z najtrudniejszych, jeżeli chodzi o interpretację piosenek krajowych, tak nam się wydaje. A to tym bardziej ci, którzy są ambitni w muzyce i chcą coś pokazać, właśnie mogą na tym gruncie najbardziej swój warsztat zaprezentować. No tak, młodzi ze swoją odwagą, bo przecież człowiek młody to ma taką dynamikę, to rzeczywiście wchodzą na to pole, że tak powiem, odważnie i często zaskakują. Bo chciałem powiedzieć tytułem anegdoty, że przez te kilka lat, jak organizowaliśmy tutaj w Krakowie konkursy, to zgłaszały się naprawdę różne grupy. Mieliśmy hip-hopowców, metalowców, no klasykę, czyli bardów w rozciągniętych sweterkach, no wszystko. Mieliśmy chóry wieloosobowe. No właściwie chyba każdy rodzaj muzyki był i w tamtych czasach, jako prowadzący koncerty te konkursowe, finałowe, no to rozpytywałem młodzież i starszych wykonawców, dlaczego się zgłosili, no skąd taka potrzeba. No i różne były odpowiedzi, ale a propos właśnie takich anegdotycznych, to nie zapomnę zespołu Sublokator, notabene krakowskiego zespołu, który cały czas działa, który na moje pytanie, dlaczego podeszli do interpretacji Marka Grechuty, odpowiedzieli, że chcieli zobaczyć, jak to jest przenieść Marka Grechutę z krainy łagodności do krainy gwałtowności. Ale nieźle mi się to udało. Tak, trzecie miejsce, czy drugie mieli w jednym z pierwszych konkursów. No właśnie, przypomnijcie jeszcze te osoby, które zwyciężyły w ostatniej niektórzy edycji. Odpowiadali krótko, jak pamiętam. Dlaczego Grechuta? Na pytanie, dlaczego Grechuta? Bo Grechuta jest okej. Okay. Tak, albo dlaczego Grechuta? Bo tak. No to były różne odpowiedzi, ale rzeczywiście, bo to w gruncie rzeczy proste pytanie, ale dla niektórych to było zaskakujące. No ale większość no po prostu chciało, bo to też jest ważne, że młode pokolenie, jak się okazuje, zna Marka Grechutę. No i właśnie bardzo, bardzo często to jest takie wyzwanie, które chcą podjąć, bo to czują, że to jest dla nich blisko, że to piękne słowa, piękne melodie, to
się układa, tym bardziej, że każdy ma bardzo duży wybór, to znaczy jest tych kilkaset piosenek, należy wybrać dwie piosenki, nagrać, czyli nie ma, nikt tu nikomu nie narzuca, nie ma żadnego w żaden sposób nie wpływamy na to, jak oni to zrobią. Oni mają to zrobić tak, jak to czują, a później my to ocenimy i ci, których uznamy za najlepszych, wejdą do finału. No a niektórym ta kariera się jeszcze rozciąga dłużej i cały czas ten Marek Grechuta się przewija. Myślę tutaj o Karolinie Leszko, tak, która nagrała płytę przecież z własnymi interpretacjami Marka Grechuty. Już się ukazała ta płyta, czy nie? Bo już myślę, ona, że tak. Niebawem się ukaże, tak, i będzie w dobrych sklepach muzycznych, tak, ale jest, warto tak na nią polować, bo naprawdę ja słyszałam koncerty promujące tą płytę, materiał super. Tak. Zresztą w aranżacjach, utwory w aranżacji Pawła Piątka. Tak. Warto na nią czekać, a my do rozmowy wracamy za chwilę. Radio Pogoda.